Witam Was w poniedziałek. Chociaż po wczorajszym filmie, który Wam zaserwowałam, z pewnością Wasze postrzeganie niektórych osób na tym turnusie stało się zupełnie inne, to i tak wczorajszy odcinek jak zwykle zaskoczył. Ja nie wiem, jak to jest, że były takie szanse i obstawialiśmy tyle par w tym sezonie, a tutaj cyk, połowa turnusu i okazuje się, że szanse zmalały i to sporo. Początek odcinka zaskoczył i to srogo, kiedy jedna z ulubionych par rozpadła się tak zupełnie znienacka. Władek z Warszawy, który zaplanował piękną romantyczną randkę z przejażdżką konną, na którą chęć udziału zgłosiła Jadwiga, z pewnością brał ją pod uwagę, nie tylko dlatego, że randkowali od początku turnusu i Władek dokładnie wiedział, że Jadzia uwielbia konie. Z pewnością już wymyślając przebieg randki planował, że to właśnie Jadwigę na nią zabierze. Co więcej, ona przecież też zgodziła się bez chwili zawahania. Dlatego kiedy elegancko ubrany przyszedł do niej rano zaprosić ją na randkę, a ona dała mu nagłego kosza, wielu widzów z pewnością przecierało oczy. Bo jak to? Ze dwa odcinki temu sama zabrała go na randkę, kiedy została kuracjuszką odcinka. A w ostatnim odcinku sama zgłosiła się na tą randkę. Jednak powiedziała Władkowi, że chce spróbować z kimś innym i że jak do tej pory spotykała się tylko z nimi, nie miała okazji poznać innych panów. Widać, że mężczyźnie było przykro i był tymi słowami zaskoczony, jak zresztą widzowie, ale jak dżentelmen, którym niewątpliwie jest, przyjął to z godnością. Po jego wyjściu Jadzia powiedziała swojej współlokatorce Halince, że musiała to zrobić, bo nie miała z Władkiem o czym rozmawiać i jest pewna, że to nie jest to, czego szuka. Halinka pogratulowała jej odwagi, przyznając, że sama z pewnością nie zdecydowałaby się na ten krok i pewnie przystałaby na randkę, na którą już i tak się zgodziła. W tym samym czasie w pokoju obok Edek i Wiesiek ćwiczyli tenisa bez rakiet. Edek, który sam poprosił kolegę o lekcję, odrywając go od pracy na dwóch laptopach jednocześnie, bardzo opornie przyjmował sugestie, aż w końcu stwierdził, że woli ping-ponga, w którego wymiata. Na balkonie pomiędzy pokojem Zdziśka i Zbyszka oraz pokojem Teresy i Krystyny Zdzisiek wyznawał Krysi z Białegostoku, że bał się, że go pogryzie. Ona wyznała, że nie, ale nie chce, żeby zrobił jej kawę. Krysia jest ewidentnie ciężkim orzechem do zgryzienia. Podczas porannej rozmowy całą dwunastką Manowska zaproponowała, żeby każdy, komu coś leży na sercu, wyznał to tak z marszu. Tutaj okazało się, że Andrzej miał zatargi ze Zbyszkiem i Wieśkiem, ale panowie już je rozwiązali. Edek wyznał, że grupa go nie lubi, ale kuracjusza zaprzeczyli, mówiąc, że dzień bez Edka to dzień stracony. Manowska powiedziała, że jest szansa, że mogą zmienić pokoje. Anna i Janina, do których głównie to się tyczyło, jednak nie skorzystały, a Anna postanowiła pokazowo przy wszystkich pogodzić się z Janiną, mówiąc, że to ktoś inny powinien czuć się winny. Patrz Zbyszek. Jak wiadomo, niewiele z tych pogodzeń wyszło, ale wiecie to z wczorajszego filmu, a jeśli nie wiecie, to polecam obejrzeć, bo to na razie hit sezonu. Kuracjuszem odcinka został niespodziewanie Zdzisiek, motocyklista, którego widzowie uwielbiają, bo piszą po każdym odcinku więcej Zdziśka. On też wyraźnie się rozkręca. Zdzisiek na randkę zaprosił Jadzie, korzystając z okazji, że dała kosze Władkowi. Jadzia oczywiście chętnie przyjęła zaproszenie. Poszli do pijani wody, w której na randce w pierwszym sezonie byli Czarny Ryszard i Teresa. Zdzisiek wyznał Jadzi, że po śmierci żony przeżył ciężki wypadek, po którym 2 miesiące leżał cały w gipsie, ocierając się o śmierć. Dlatego historia Jadzi, która dostała od losu drugie życie, jest mu bliska. Choć randka nie wydawała się jakaś wybitna, Zdzisiek był z niej bardzo zadowolony. Nie wiadomo, co Jadzia po randce powiedziała Halince, ale pewnie jeszcze się tego dowiemy. Jej współlokatorka Halinka zaś była na randce z Wieśkiem, na której co prawda zabrakło głównej atrakcji, którą miała być przejażdżka motocyklem, ale było wspólne gotowanie, na które czekał Wiesiek. Halinka zrobiła Wieśkowi pierogi, które wcinał tak,
że aż mu z buzi kapało. Wyraźnie bardzo mu te pierogi posmakowały. Halinka wyznała, że nie bardzo rozumie, co jest między nimi, bo ciągle na siebie trafiają, a jednak ten Wiesiek taki za przystojny dla niej, za wysoki, za bogaty. No i czuję, że on szuka kogoś innego, a jednak tak dobrze się im ten czas spędza. No Wiesław trochę konfunduje tę Halinkę. Na randce byli także Janina i Zbigniew, którzy musieli na swój piknik pobiec maraton przez las, żeby mogli spoceni wypić sok. Gadało im się spoko, bo mają chyba podobne poglądy. Janina podobnie jak Zbyszek jest za tym, żeby każdego dobrze poznać, zanim zdecydują. Kondycyjnie też są raczej podobni. Zbyszek wyznał, że Janina mu się podoba, ale już tym razem obyło się bez większych wyznań. Po powrocie do pokoju Janina koleżeńsko zdała relację z randki Annie, która udała, że koleżeńsko jej wysłuchała, wbijając co prawda co chwilę szpilę niedoszłemu kochankowi i mówiąc, że i tak nic by z tego nie wyszło, bo ona nie chce takiego mężczyzny. No dobra, no spoko. Manowska za to zaprosiła na rozmowę w cztery oczy Janinę. Okazało się, że Janina od najmłodszych lat była bardzo samodzielna, ponieważ jej mama samotnie ich wychowująca ciągle pracowała, żeby móc utrzymać siebie i dzieci. Mimo to Janina zawsze czuła się przez nią kochana, dzięki temu w dorosłym życiu wiedziała, że jest warta miłości. Mama zmarła, kiedy Janina miała 19 lat, a Janina wyszła za mąż. Chociaż bardzo kochała męża, ten pił i wówczas ją bił, a ona odeszła od niego po dwóch dekadach, zabierając ze sobą jedynie reklamówkę rzeczy. Manowska jak zwykle słuchała wszystkiego, robiąc współczujące miny. Janina wyznała również, że na turnusie najbliżej jej do Zbyszka, który wydaje jej się być dobrym człowiekiem. Ogólnie w tym odcinku na kuracjuszy czekało mnóstwo atrakcji typu golf, podczas którego Edek i Krysia kłócili się jak stare małżeństwo. Widać, że Edek po tym jak dostał od niej kosza, zmienił swój stosunek do niej o 180 stopni i kłóci się z nią gorzej jak z Wieśkiem. Edek wyznał też, że Krysia uważa się za najmądrzejszą w każdej dziedzinie i się nie dogadają. Kuracjuszy czekała też lekcja tańca prowadzona przez Kasię Cichopek i jej męża. Uczyli się tańczyć tango. Na nieszczęście Edka trafił do pary z tancerką Jadzią, która chciała go nauczyć, więc chciała prowadzić, a jak wiadomo, Edek nie lubi, kiedy kobiety prowadzą, było więc trochę sprzeczek. Co ciekawe, Krysia w tym czasie była w parze z Władkiem i wyznała, że było słabo, bo Władek słabo prowadzi, a jak mężczyzna dobrze prowadzi, to i przez całe życie można z nim przejść. No normalnie jakbym Edka słyszała. Ta dwójka jest chyba zbyt podobna do siebie, dlatego nie może się dogadać. Po lekcji tańca na kuracjuszy czekała Małgorzata Ostrowska-Królikowska, która uczyła ich dykcji oraz bawili się z nią w teatr. Najgorzej szło Halince, która miała odegrać scenę kłótni, a wyznała, że kłócić się nie potrafi. Edek uwodził Annę i mu się udało, zaś Jadzia i Władek mieli odegrać scenę zaręczyn. Jadzia jednak za bardzo teatralnie potraktowała zadanie i dała Władkowi bardzo ostentacyjnego kosza przed całą grupą, co zdecydowanie było niemiłe i niepotrzebne. Władek to nie Edek i rozumie, że nie to znaczy nie. Już po tym jak nie chciała pójść z nim na randkę, był wyraźnie przybity, więc to było niepotrzebne. Chociaż Jadzia była z siebie bardzo zadowolona, to Andrzej, współlokator Władka, powiedział mu, że jej zachowanie było oburzające i że Jadzia absolutnie nie jest damą i stracił do niej szacunek. Także kolejne dramy trwają w najlepsze. W zwiastunie kolejnego odcinka pokazano, że czeka ich lot samolotem. Nie wiadomo, jakie przeperowania czekają nas w kolejnym odcinku, ale patrząc na dotychczasowe odcinki, jakieś z pewnością będą. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o wczorajszym odcinku, jak oceniacie zachowanie Jadzi wobec Władka i czy pogodzenie się Anny z Janiną było szczere. A tymczasem bye bye, uważajcie na zaspy, bo zawieje i zamiecie w całej Polsce dzisiaj.